Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammer 2, kochani. Dobra wiadomość jest taka, że wreszcie nazwałem waszych lordów, znaczy nazwałem lordów waszymi propozycjami. Także mamy tutaj Anari Łuczniczkę. Fajna sprawa. Natomiast nie wiem, czy nazywać czarodziejów specjalnie. Być może tak. Znaczy czarodziejów i tak dalej, wszystkich specjalistów, nie? Być może nazwę. I tutaj mamy Yara Dilenaich. Tak mi się wydaje, że tak się czyta. Chciałem znaleźć tutaj jakieś nawiązanie do czegoś. Deal. Z drugiej strony anal mamy. Także nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co tu mam. Czy mam szukać w ogóle czegokolwiek, czy tam coś jest ukryte. Także tak to. No i tyle. Chyba tyle. Chyba tura teraz, bo siedzimy tutaj i płyniemy sobie powoli na północ, natomiast wiemy, że tam ktoś próbuje przyjść i tu się zastanawiam, czy wyleźć stąd, czy też nie. Bo tutaj mamy polane jadu, tu mamy kolumnę. No nie powiem szczerze, wąwóz lodowiskowy. Tutaj oni się tu jakoś działają, powiem szczerze. Wy macie wojnę z kimś tu. Nokemry'ego nie widać. Zresztą oni mają daleko tutaj. Wielki ocean. No my płyniemy chyba sobie na te wyspy. No się jakoś nazywają specjalnie? Tu jest posępne wybrzeże, morze chłodu, morze zawiści. Tu jest ponure, tu jest posępne. Tu jest czarne wybrzeże. No i tyle. Aha, no i dziękuję za komentarz oczywiście, że był jeden komentarz pozytywny, w sensie, żeby zostawić sobie tego moda, dzięki któremu można wykupywać inne prowincje, która część prowincji należy do nas, nie? W sensie inne osady, której część należy do nas. Także to jest dobra sprawa. No, muszę powiedzieć, że zbalansowany w miarę ten mod jest. Ja bym dał troszkę większą cenę. No i już. Ten tu siedzi. Nie wiem, czy on będzie nas. Chyba raczej nie zaatakuje, natomiast wszyscy płyną tam. Może to jest jakiś błąd. Admirale. Oni płyną, słuchajcie, do nas. Mamy tutaj z nimi wojenkę. Oni płyną sobie do góry. Tam popłynęli. Mamy na pewno wojnę z Nagarondem. Także zobaczymy. My natomiast popłyniemy sobie po ten skarb, być może. Opracowano technologię, comiesięczne festiwale. Mamy ład publiczny plus 2 we wszystkich prowincjach. Bardzo dobra sprawa. Mamy plus 11. Tu oczywiście sobie mur trójeczkę trzaskamy. I to tyle, jeżeli chodzi o pieniądze. No. Ty, Jaro, coś będziesz tu robił? Chyba nie. Zresztą, jakie my tu mamy możliwości? Też to będziemy mieć za niedługo. Mamy to, mistrzów. Tu potrzebuję jeszcze, kurczę. Zresztą głośny ten jest. Ta burza tutaj. Dwór Wiecznej Królowej, to na pewno. I to będziemy mieć. Tu. I Smokulce chyba. No, bo to mamy tu. Zwykłe mamy też. No. Czyli Smokulce. 7200 na Smokulce potrzebujemy. A to dopiero później będzie. No dobra. Dobra. Chociaż Jaro w sumie, no bo tak miałem cię zebrać. Nie wiem, czy nie wywalić cię po prostu. Bo przez to tracimy. No włącz powiadomienie dla tej postaci, ale. Zastanawiam się. Chyba nie mogę cię wykopać po prostu. Mogę cię zastąpić. Ale tak, żeby cię chyba wywalić na zbity pysk. To nie mogę. No dobra, wiesz co? Idź na górę.
Na razie. Wlej se tu. A my idziemy na górę, bo musimy pieniądze pozbierać. Queen of Avalon. Myślę, że będziemy w zasięgu tu. No dobra. Mamy skarb 5 koła. Właśnie nie wiem, czy tam płynąć, czy płynąć w lewo. Mamy admirała. To może nie być wcale wesoła bitwa. Powiem szczerze. Bo bez sensu z drugiej strony siedzieć tutaj. Jak dureń. Wiecie co? Jednak sobie posiedzimy momencik. Co by zobaczyć, co się dzieje. No chyba, żeby... Moment. Aha, bo ja tutaj miałem też zbudować budynki takie. Żeby móc się rekrutować tu w razie W na północ. Bo tu chyba specjalnych jakichś nie ma budynków, nie ma. No, to się zbudujemy. Natomiast... Aha, to jest 5 tur, dobra, to nieważne. No to mógłbym to zbudować, ale nie chcę. Tu jest 3600. Poziom werbowanych bohaterów. Na szlachciców, dochody z rekreacyjne z tych budynków. No to tu można by zbudować to. Mamy plus 12. Mamy plus 5, byśmy mieli plus 7, bo to jest... No daje to przychody, ale... zastanawiam się, co tu innego wrzucić. Może mur? Może mur. Bo tu mamy... No mamy port, dobra. Bo to jest na trójeczce. To jest bez sensu tutaj. Można by zrobić mur. Elfie ogrody. Elfie dwór. Będziemy mieć rozwój kultury, ale wydaje mi się, że mamy. Wydaje mi się, że mamy. Wiecie co? Wywalimy to. Wywalimy to. I to wrzucimy tu. Nie powinno być ok. Elfie dwór. Składy marmuru, słuchajcie. Koszt budowy minus 10 dla wszystkich budynków. Bieramy. Składy marmuru. A tu mamy smokulce. Za 10800, to masakra. Rama jednorożca, gryfa. W Ivres. Tu coś miałem zrobić, nie wiem co. Coś miałem zrobić tutaj. Mamy mur, mamy tych jeźdźców, a chyba tych jeźdźców miałem zrobić tak czy inaczej. Za 2500. Pytanie, czy ja potrzebuję teraz? Wydaje mi się, że nie. Albo zrobić pieniądze? Nie, pieniądze mam. Tutaj mam pieniądze. Dobra, to nieważne. Wiecie co? Polecimy w miarę tam gdzieś. Zobaczymy, co tu się dzieje. Mniej więcej. Wydaje mi się, że tu są... Skaveny. Wybrzeże Szponów. Normalnie wybrzeże Szponów ma... chyba... 4 prowincje. Tak mi się wydaje. Dobra. Dziabamy to. No i zobaczymy. Aha, no właśnie. Jeżeli będziecie dawać propozycje imion bohaterów, lordów, to napiszcie chociaż parę zdań, po prostu jakby takiej historii, dlaczego on został wybrany, czym się wyróżnia i tak dalej, no nie? No ten kurde, ta przestrzeń tutaj jest bardzo malutka w porównaniu do trybu Okowiru. No bo tak powiem szczerze, że nie grałem na tych. Okowiru przeszedłem chyba 2 razy prawie. Natomiast w Imperia Śmiertelnych nie grałem aż tak. A zastanawiam się, czy norską nie zagrać kawałek. Dam parę odcinków nagrać. Tak po prostu dodatkowo, nie?
Bardzo przyjemnie mi się prowadzi tę serię. Mam nadzieję, że wam się równie dobrze ogląda, jak mi prowadzi. Dobra, podpłyniemy sobie kawałeczek. Zobaczmy, czym będziemy mieć tutaj do czynienia i gdzie można wleźć w ogóle. Tutaj można wleźć. Wiesz co? Dobra, to wleźmy tu. Tam raczej nie dopłynę tak szybko. A bym pozbierał, kurde, jakieś takie, wiecie, pieniążki się kończą. Chociaż... Dobra, popłyńmy tu. Mogę popłynąć tu, ale widać, że tutaj już... Nikczemnej Polany to tędy. Nie, dobra, zostawimy w razie, gdybym musiał uciec. Nie wiem, co oni tutaj będą kombinować. Mamy 9000, natomiast... To jest 4000. To można by zbudować za 1700, tak zrobimy. Zresztą mamy tutaj ulepszenie maksymalne. Moment, nie. Nie będziemy budować, bo za turę będziemy mieć budynki mniej, tańsze wszystkie. I tak zrobimy. I tak sobie to zostawimy. No, zostawimy sobie te pieniądze. Koszt werbunku, odporność na wyczerpanie, wpływy co turę i minus 15 koszt wszystkich budynków. To jest za dwa koła, ale nie potrzebuję chyba tego. Jeżeli będę potrzebował ładu publicznego, tak mi się wydaje. To jest doświadczenie. Pancerz dla dryad. Koszty działania dla przybocznych, to jest fajna sprawa. No, nie było tej inwokacji wcześniej. Dobra. Lord się nie poruszył. Właśnie nie wiem, nie, raczej go nie będziemy atakować tutaj. Ciekawostka. No bez sensu trochę płynę tu. Bo za 4 tury... A dobra, za 4 tury to może już wrócę. Żeby mieć miecz Kayna, który daje miliard... ataku. No. Widziałem gdzieś na let's playu, jak Tyrion z tym mieczem zabił chyba 1000 druhi, nie? Różnych elfów. Faktycznie w jednej bitwie zabił około 1000. Była masakra po prostu. Cała armia na jednego Tyriona się rzuciła i... No i było słabo, powiedzmy, nie? Czy nie powiedzmy, było słabo po prostu. Dobra, nie wiem, czy oni tutaj odpierniczają i nie wiem, czy ich nie zaatakować, bo są w zasięgu. I chyba tak zrobimy. Czarną arkę będą mogli przywołać. No właśnie, czarne, kurde, nie zdążyłem zagrać. Staruchą Helebron, żeby czarną arkę wezwać. Fajna sprawa jest z czarną arką. Zwłaszcza ten bombardment. No i też to jest jako lord, więc może zbierać po prostu te wszystkie skarby, które są, nie? Plus można rekrutować w zasięgu. Dobra, mamy składy marmuru. Elegancko. Tutaj mi mówią, żebym zrobił. Dobra, zacznijmy najpierw od tego. To mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy. A, nie mamy rozwoju kultury. Pytanie, czy tutaj... Sieć kamieni nawigacyjnych. Czyli, kurde, warto by zbudować to. Mamy rozwój wojska natomiast. Zasięg szponów. Patrzę, co będzie dalej. Odporność na ostrzał dla jednostek wojowników cienia. I stąpających w cieniu. Dyscyplina. Tu dla Feniksów. Poziom werbowany bohaterów. Mistrzów wiedzy tajemnej Hoeta i magów. Bębniarze. Prędkość dla jednostek białych lwów. No. To nie najgorsza sprawa. We stand against... mam pijawkę dusz tutaj. Bardzo fajna sprawa, bo mamy tak. Dzikie wyssanie. To jest... Siła broni i pancerz, czyli to jest nasz buff dla naszych ludzi, dla jednego oddziału. Mamy krew ziemi, czyli regenerujących. Mamy atak w zwarciu i obronę w zwarciu, czyli w sumie... A nie, bo tu jest siła broni i pancerz, czyli te dwie. Mamy pijawkę dusz przeciwko jednemu typowi i mamy tajemny dech, więc mamy to jako obrażenie bezpośrednie, no nie?
I no, i to są właśnie fajne czary. Wyssanie życia potem mamy bierne. Zwiększone tempo odnawiania mocy. Tu mamy kształtowanie metalu. Uziemienie, nie wiadomo. Ale to są fajne te czary, bo są takie na każdą ewentualność, no nie? Plus mamy szkolenie, mamy fechmistrza, to później. No, harmonijną zbieżność mamy chyba. U kogoś to mamy, wydaje mi się, że siła broni i pancerz. No i płonące wejrzenie, nie? To jest oczywiście przeciwko warto przeciwko pojedynczemu przeciwnikowi, no nie? Więc ale dzikie wyssanie to była dobra, to będzie dobra sprawa. Very well. Tak, tak, atakuj, atakuj. I tu się zastanawiam, czy Anari... Kurde. Wiecie co? Wypłyniemy sobie tu na morze. Właśnie tutaj nie wiem, jak to zrobić. Popłyńmy kawałeczek. Nie wiem, kto tu będzie, czy to jest puste, czy to nie jest puste. No, wlećmy tu na górę. I zobaczmy, co się dzieje. To mamy. Zobaczę, czy z kimś można. To jest spadek. Działania wojskowe przeciwko jest, ale to i tak będziemy mieć minus 30. Też nie, mamy wojnę z Karondkar. No dobra. Jak nie da rady, to nie da. Coś miałem zbudować. Mamy 11 tysięcy. Pytanie, czy smoków nie zbudować tutaj. Nie mogę zrobić smoków. Czyściłem te smoki. Coś z nimi chciałem zrobić. Albo nie mam punktu tutaj jeszcze. Znaczy punktu. Możemy Feniksy zrobić za 4800 albo mury. Myślę to i mury, bo to jest nasza stolica, no nie? Dobra. I tyle. Też na razie mury może nie. Bo tu mamy możliwość jeszcze zrobienia tego, żeby mieć utrzymanie i większą sprzedaż. No. No, wstawimy te mury tutaj. Chociaż nie wiem, czy ja nie miałem zostawić tego na jakimś innym okoliczność, ale nie, zrobimy mury, bo to jest też jakby zewnętrzne są terytoria, więc. Więc damy radę. Nie wiem, co z tym kurde admirałem, bo u admirała no to jest, kurde, on ma jakieś tam bonusy do walki na morzu i w ogóle, także to jak tutaj ma malutko niby ludzi, to i tak to może być ciężka sprawa. Mamy porywaczy czaszek. To orkowie oczywiście. I popierniczają to tu, to tam. Bo bym przejął, bo słuchajcie, są dobre tereny są. No właśnie, istnieją ci te Skaveny, więc tam być może są Skaveny w tym wszystkim. Jeżeli będą Skaveny, to prawdopodobnie zostawimy to. Bo nie chciałbym jeszcze Skavenów tutaj, kurde, włączać w naszą akcję. Nie wiem, czy oni nie zaatakują tu. Mistnara. Jest plus 2. Wykradnij technologię, no trudno. Co? No to stary, zbieraj! No tu. Dobra, znisz następującą os... Co? Znisz lub złup. Za 1200, naprawdę. No dobra. W apliczce Kane'a mamy plus 0.
Za 1600. No dobra. Zróbmy to. On tak specjalnie tutaj, kurde. Popierdziela. Wydaje mi się, że mnie nie zaatakuje, więc... Weźmy sobie w bitwie? W kampanii. A w bitwie. Uuu. Umiejętność bierna szał. I mosiężny tasak. No ty tasaku nie potrzebujesz. Co? Ty możesz chcieć. Dobra. Tu miałem zobaczyć, czy ktoś jest w ogóle, ale... Zobaczmy, kto tu jest. Nie, właśnie, to tak myślałem. Nie, nie, nie. Anuluj ruch, no. Weni ujawnieni. No, tak myślałem. Aj, aj. No to będą tu, tu, tu. Dobra, to popłynimy sobie chyba tędy. Ja zobaczę, co jest tutaj na północy. A rozpacz niewolnika, monolity tu są. Więc uderzymy na rozpacz niewolnika. Wejdziemy tędy i tam. O, 1500. Chyba tyle. No powoli, powoli tutaj się gra, niestety. Ale no nie mam pieniędzy aż tak, nie toczyłem wojen ostatnio. Znaczy bitew. No wojny prowadzę cały czas. Nie wiem, czy on nie uderzy właśnie, kurde, na Skaveny. Powiem, że niby, żeby nie uderzał na Skaveny, tylko kurde zajął się Nagarondem. Bo wydaje mi się, że króla, znaczy z powołanego lorda nie da się po prostu odwołać tak, że wiesz, wiecie, nara. Będziesz przydatny później, tylko po prostu jeżeli go zwerbowaliśmy, no to... To już jest. I pytanie, gdzie bym chciał się, kurde... Gdzie przemieścić Jara? Jar. Wyczerpanie. No to wiemy, że wyczerpanie. Tu chyba nic nie ma ciekawego do zebrania. Chyba, że my byśmy tutaj... Chociaż z Fortecą Rozpaczy nie braliśmy udziału jakby w wojnie. No z nimi mamy, on specjalnie popłynął poza zasięg? Te. Poza zasięg. Tu jest kowadło. Wiecie co? Dobra, płyniemy na północ. Uczeń Feniksa, rezerwa. I tempo badań. Na 6 tur. Nice. Żeby uciec, to tamtędy, tak? Dobra. Voyaging. Zobaczmy, co się dzieje dalej. No, można by tutaj przejść. Możemy zapewnić wpływy. No, w sumie trzeba zacząć zapewniać wpływy, tak mi się wydaje. Kapliczka Keina. Za jedną turę będziemy mieć to i to i to. 5 tur do nadwyżki. Można by tego Feniksa dziabnąć. 3800. Zawsze jest co. O! Zawsze jest coś. 8 koła i 12 koła. Można by ulepszyć, albo można podtrzymać te pieniądze i chyba tak zrobimy. Patrzę, czy jednak coś innego można dziabnąć. Rozwój kultury musiałbym faktycznie zrobić gdzieś, bo to było ten rozwój kultury. Tu miałem coś zrobić. Tak, to zróbmy. Im szybciej, tym lepiej.
Wtedy będziemy mieć rozwój kultury i będzie można faktycznie lepsze rzeczy wynajdywać. W sumie bez sensu, żebyś tutaj stał, jak dureń. Tylko ta armia tutaj gdzieś krąży, więc... Więc no chciałem po prostu popływać tutaj, skarby pozbierać. Bo bez sensu, że mam lorda, który siedzi w zamku i nic nie robi, tylko płaci pieniądze. Tak to mógłby sobie sam zrobić. Lotren, kurde, rośnie w siłę. No być może Karond Kar, jak tutaj zacznę atakować, przypłyną tu. Ołtarz jest gotowy! Miecz Kaina jest gotowy, aby służyć nowemu panu. I co teraz? Zwerbuj lorda. Nie chcę werbować lorda. Dobra, stary. Zobaczmy, gdzie tu są jakieś skarby. No właśnie, nie chcę tutaj zbytnio, bo są... Wiesz co? Podejdź faktycznie do kapliczki Kaina. Może ty weźmiesz? Bo ty masz co? Utrzymanie smoków. Umiejętności fechmistrz. No! Gdybyś ty miał miecz Kaina, Jaro, to by było spoko. My 3800 przychodu. Dlaczego mamy 3800 przychodu, a mieliśmy mniej? Ciekawostka. Na rozwój kultury nie mamy tego jeszcze. Sio. Zastanawiam się, czy nie trzymać tego, chociaż tu wolałbym mury zrobić. 2400. You must restore order. W sumie to tu zbudujmy. Im szybciej, tym lepiej będzie ten. No, to niestety potrzebujemy trochę poczekać z tym. Behold, Elven Beauty. Znaczy, ja tu potrzebuję mury? Chyba nie. To miałem tu zrobić, nie? To było tu. No można by w sumie. Znaczy, no to wiadomo, nie teraz, ale... Ale można by. Ty się tutaj nie wiem po co. Wiesz co? Ty, Tyrionie, idź stąd, bo tutaj są ziemie, które ja chcę. Dziawnąć. Weź zaatakuj też tam. Nie bądź taki. No, płyniemy tu. Płyniemy tu zamę do kupy. Moment, coś mi tutaj nie pasuje. Chyba tutaj można przypłynąć, nie? Do rozpaczy niewolnika. No. Time is of the essence. Mam miecz Kaina, no właśnie, i co? Obsadź lorda w kaplicy, aby ją zgarnąć. Masakra, mam nadzieję, że nikt tutaj nie zaatakuje nas. Mamy trzeci poziom murów, ale... To może być mało. Może być mało. Znaczy, pojedyncza armia raczej tego nie przejmie. Ale... Ale, dobra, wiecie co? Zapewnimy sobie wpływy. Bo jeszcze pieniądze mamy, mamy sukces, mamy poziom. Rumak. Bezkrwiony, mamy zabójstwo, handel, tu wszystko mamy. Atak na jednostki mamy, kurde. Takowe straty, wiecie co? No. Atak w zwarciu ma 49 teraz, więc... Dokładnie. Madness to weekend the druki. Ciekawe, jak tam z krasnoludami, a nie, z krasnoludami pewnie nie będziemy się najlepiej porozumiewać, jako że jesteśmy elfami. Wojna o brodę. Przypominam, między innymi. Księga Uraz. Dostał w pierdziel! To dobrze. Dlaczego? Bo osłabił tamten garnizon.
Już nie jest taki mocny. Nagarant ucieka. Tu są ci z pełną mocą. Nie szkodzi? Arganet idzie. Bo wydaje mi się, że nie utrzymamy kapliczki Kane'a w momencie, kiedy przypłynie krwawy marsz. Dlatego chcę Harganet przy okazji tutaj, wiecie, przejść przez Karkarond. I do Harganet... Karondkar, przepraszam. No i co? Tu się wydarzyło? Dobra, dobra, zbieraj, zbieraj stare siły do ataku, jak sobie tam życzysz. Mistress of the Undying Forest. I co to nas tu czeka? Zwiększone tempo odnawiania mocy. To tobie. Umiejętność przeładowania atak w zwarciu. To chyba wam. Dyscyplina. To trzeba by... Dobra, damy tu. Wiecie co? Nie wiem, czy nie chcę tego rozegrać po prostu jako taką, ale... Nie, bo patrzę na zegarek, jeszcze mamy trochę czasu. Dobra, nie będziemy się tutaj przejmować zbytnio. Okupujmy. Mamy ostór skupienia, słuchajcie. Minus 15. Odnawianie umiejętności. Fajna sprawa. Mamy sławne regimenty. Ej. Nice, bo mamy siostry z Avelornu. Nice. Muszę mieć tu jeszcze jeden punkcik przeznaczony. Sługa Iszy. Na przybocznej, gdybym chciał. Elfiego Rumaka nie potrzebuję. Mam wielkiego Orła. Zguba Chaosu. To jest dodatkowy ten. Słuchajcie. Dodatkowa umiejętność z moda. Zapomniałem o tym. Że siostry z Avelornu nie mają umiejętności praktycznie u nikogo. I wydaje mi się, że to też nie działa. Ten mistrz łuku. A jest, sióstr Avelornu. Amunicja. Ale nie mają chyba plusów żadnych. Także tu jest melee defense. No, bieramy. Także to jest taka dodatkowa umiejętność. Mistrz wiedzy tajemnej. Można uszkodzić mury ewentualnie tutaj. Co, weź sobie fechmistrza. Czemu ty tu jesteś w ogóle? W tej armii, skoro mam tutaj maga? Jak uderzyć tu? Tędy musiałbym przejść. Dwie tury. Ale trudno. Sorry, Gregory. Ale idę tutaj. Tędy. Sławne regimenty, słuchajcie, mamy 20. Nie, tu jest chyba dobra armia. Ewentualnie Jarosławowi damy. Tylko bez sensu teraz dawać, bo... Przy 30 dostaniemy smoczych książąt. O, masakra, to będzie masakra. Jaro, będziesz... Czy jesteś na tyle odpowiedzialny, żeby dzierżyć miecz Kane'a? Który deprawuje, przypominam. No, zobaczymy. Tego drzewca za 8 koła. Albo tu za 6400. Tu miałem zrobić to. No... Czy to potrzebuję za 600? Wojownicy cienia, straż morska. W tym miejscu. No. Ale nie mam pieniędzy niestety. Bohater nie poruszył się. Kto? Tu. Your request. Queen of Avalon. I await your command. Właśnie nie wiem, czy tu, czy tu. Onward then. Onward then. There will be carnage. No, muszę zobaczyć, co tu się dzieje. Wieża Półmroku. No, Karondkar będzie ciężki. Natomiast tu jest Wieża Półmroku, którą można przejąć. Tak, o. Tu są monolity. Nie wiemy. Nikczemna polana, to jest masakra. Jakaś. Terytury. A, moment. Czterdzieści 47.
A oni jeszcze ten. Nie lubią. A próbują wielką potęgę? Zaraz. Czemu Tryona pokazują mi? Właśnie nikt nie czaje, dlaczego aprobują wielką potęgę, skoro normalnie wiecie. O, wielka potęga jest zła, minus 40, nie? Rozwój kultury. A to jeszcze nie mogę, dobra. No, przyjmiemy sobie tę ziemię, słuchajcie, tutaj. Dlaczego by nie? Natomiast nie wiem, czy tu będę robił jakieś wojskowe budynki. Znaczy, muszę jeszcze zobaczyć mapkę. Bang, dostałeś. Dobrze. Atakuj. Wtedy będą osłabieni. Natomiast to i tak, zanim ja tam dojdę w to miejsce, to oddawaj to. Bo ci popierdzielają tu. I popierdzielają tu. Oni okrążyli te monolity? Nie wiem właśnie, czy te kamyczki tutaj czarne to jest jakby okrążenie, czy nie? Gorfak mordownik. Myślicie, że idą po miecz Kaina? Mam nadzieję, że nie. Znienawidzony wróg. Zdobądź karont kar. No bo chętnie. No to za 500 niby, ale. Zapewnimy sobie wpływy i poziom. No, siła broni też się przyda. Tylko, że to jest, kurde, bitwa na morzu, nie? I monolity zostały przejęte. W tak zwanym międzyczasie. Łańcuch błyskawic, to jest wir. Odporność na ostrzał sobie weźmiemy. No to pójdziemy tam po prostu, na wieżę półmroku. Tutaj nie wiem, czy kurde zostawić to, czy nie zostawiać. Co my tu mamy w ogóle? Niby na drugim poziomie to. Bym chciał zaatakować. Queen of Avalon. To dostanę wsparcie? Nie. Nie dostanę. No chyba, że pójść tam. A, idziemy tam. Idziemy na górę. Tu jest niby brama Feniksa. Brama Orła. Niby smoki mogę zacząć robić. I zaczniemy robić smoki. No, bo im szybciej, tym lepiej. Ty do kaplicy Kaina wleź. Nie mam pieniędzy, nie szkodzi. No i co, masz ten? Masz miecz Kaina, zobaczcie. Przebicie pancerza plus 40, 450, nie? Atak zwarciu plus 25, magiczna ochrona 20%, pozwala na wykonanie ataków magicznych, ten miecz. Umiejętność miecz Kaina, który jest wir, który miliardy po prostu zabija wszystko. Odporność minus 20, obrona w zwarciu, od minus 20 i ma furię. Atrybut niezłomność mamy, czyli do końca żyje, nie? Tak, z tego co pamiętam? Znaczy nie do końca żyje. Nie można go jakby wystraszyć, czy traci panowania nad sobą. Dobra, mamy miecz Kaina, słuchajcie, i to Jarosław go trzyma. Jedną turę.
Tak, ta jednostka nie traci dyscypliny, nigdy nie ulega rozbiciu. Dlatego mówię, jak Tyrion, kurde, że tak powiem, przejął, a on ma tam miliard życia, to była tragedia. No dobra, kochani, będziemy kończyć powoli po tej turze. No, musiałbym przejąć więcej osad ewentualnie. Nie wiem, czy kurde z tymi się nie z Skavenami się nie rozprawi. Natomiast nie chciałbym zbytnio. Pytanie, czy Harganet będzie chciało. Można by się zjednoczyć z Zakonem Mistrzów Magii, tylko musiałbym tam kogoś wysłać, żeby ich obadał. Tak, no to wiedziałem. Ale nie ten. Nie przejęli tego. Nie będę tego odbudowywał. Jest Harganet, skurczybyki. Wieża Półmroku. Ale to przez kogo to zostało przejęte? Czy to jest puste? To zniszczyli po prostu. Tu się dobre rzeczy dzieją na tym. No, ty wracaj, kurde. Co to są? Dzika mantykora. Osada splądrowana, nie szkodzi. Nie będę jej odbudowywał. Można by. Można dotrzeć tutaj, słuchajcie. Tu. I. A! Nie dotrę tutaj. Bo Caront Car, pamiętamy z tego, to była jakaś tam potęga, nie? Te. Wiesz. Łe! Ale i tak nie dobiegnę. W jednej turze. Właśnie nie wiem, czy tymi się przejmować, czy próbować przejąć tę osadę. Wiecie co? Podbiegniemy sobie tu. Żeby być bliżej. No, bliżej. Już się bardziej nie zbliżę, o tak. O. Dobra, kochani. Prawdopodobnie tę bitwę zobaczymy w następnym odcinku. Tu mamy Harganet i tu są rzeczy. Chcę ich zniszczyć, może zaczniemy właśnie od północy. Być może zrejzuję część ziemi. No i może jakoś to będzie. Mamy miecz Kayna, mamy parę rzeczy, których... Właśnie nie wiem, czy tutaj zostawić Jarosława, czy nie. I pozbierać parę rzeczy, ale mogą przyjść po miecz Kayna. Chociaż nie, bo muszą pokonać mnie. I wtedy oni przejmują miecz. Znaczy, będą mieli możliwość odłożenia miecza. Tylko, że to jest bez sensu, no bo nie posiadają kaplicy, więc ja mam kaplicę i będę musiał sobie podejść pod z powrotem. Natomiast nie wiem, czy mamy rozwój kultury. Wiecie co? Przerzucimy sobie na rozwój kultury. To jest jedna tura i będzie dobry pomysł. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę. Mamy dwóch do obstawienia. Mamy szlachcica, tego mistrza magii miecza i tę czarodziejkę. Czy czarodzieje? Oni wszyscy tak samo wyglądają na mnie. Dzięki, pa, pa.